Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej, wspólnej konferencji prasowej Konfederacji, Partii Korwin i Kongresu Polskiego Biznesu. Dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, jak staramy się walczyć z sanepidami, które niezgodnie z prawem, to stwierdziło już kilkadziesiąt sądów, niezgodnie z prawem nękają przedsiębiorców, którzy zgodnie z prawem otwierają swoje biznesy. Głównie tu chodzi oczywiście o restauracje. Otóż Kongres Polskiego Biznesu zorganizował jakiś czas temu taką akcję Zapytaj Sanepid, w ramach której internauci wysyłali całą masę pytań do sanepidu, poważniejszych i mniej poważnych, ale wszystkie rzeczowe, pytań do sanepidu po to, żeby sanepid na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej musiał zająć się właśnie odpowiadaniem na te pytania, zamiast gnębić przedsiębiorców. Chodziło o zajęcie ich czasu czymś bardziej sensownym, choć nie zawsze super produktywnym, ale na pewno mniej szkodliwym niż gnębienie przedsiębiorców. Ta akcja została ucięta komunikatem państwowej instytucji, że nie będą tu odpowiadać na te wszystkie pytania w ramach tej akcji, co jest oczywiście złamaniem odpowiedniej ustawy. Niektóre sanepidy czasem coś odpowiedzą, ale rzeczywiście jest z tym problem. Dlatego postanowiliśmy zebrać te wszystkie unikalne, najciekawsze pytania internautów. Zebraliśmy ich ponad 560 i w ramach pisemnej interwencji poselskiej w takim pakiecie pytań wysyłamy te pytania do wszystkich ponad 340 sanepidów w Polsce. Miałem tę przyjemność, a raczej chyba nieprzyjemność, odwiedzać tych przedsiębiorców, którzy są właśnie gnębieni przez różnego rodzaju instytucje. No, największym gnębicielem w tym momencie tych instytucji jest jednak instytucja sanepidu. Mogę powiedzieć, że już dwa razy odwiedzałem restaurację Góraleczka w Zakopanem. Tamta Góraleczka doświadcza naprawdę, to jest już, można to nazwać, gnębienie tego przedsiębiorcy, ponieważ tam odbyło się już 6 kontroli sanepidu. Było w czasie tych kontroli towarzyszyło paniom z sanepidu około 30 policjantów za każdym razem, więc jest to skandaliczne gnębienie przedsiębiorców. Miałem przyjemność wizytować restaurację w Krakowie. Również wczoraj dostaliśmy około 19 telefon, że w restauracji krakowskiej, restauracji Wesołe Gary, znowu odwiedził ich sanepid z policją, że proszą i błagają o pomoc, bo nie dają rady. Szanowni Państwo, ci przedsiębiorcy działają na gruncie prawa, bowiem artykuł 22 Konstytucji mówi wprost, żeby zamknąć czy ograniczyć działalność gospodarczą, należy wprowadzić do tego ustawę i to popartą ważnym interesem publicznym. Tej ustawy nie ma, dlatego ci przedsiębiorcy chcą normalnie działać, chcą normalnie funkcjonować. No a takie sytuacje jak interwencja lidera Konfederacji posła Berkowicza w zakopiańskim sanepidzie, czy choćby teraz interwencja poselska w postaci właśnie tych listów, ma być jakimś takim formą sprzeciwu przeciwko temu bezprawiu, jakiego dopuszcza się sanepid i inne jednostki. To są na przykład takie pytania bardzo poważne, jak to czy nagrody jakieś, czy wynagrodzenia urzędników są zależne od tego, czy wystawili jakiś mandat, czy nie. Wiadomo, że w instytucjach publicznych, zwłaszcza w aparacie ścigania, często takie praktyki się stosuje i to powoduje, że jest motywacja, żeby wystawiać mandaty wbrew logice, wbrew rozsądkowi, wbrew prawu, po to, żeby zarobić. Więc między innymi o to jest pytanie, czy w danej jednostce tak jest. Są inne pytania, na przykład o zużycie materiałów biurowych, takich jak zszywacze, koszulki i tak dalej. Są to pytania, które oczywiście, one, takie pytania akurat nie przyniosą jakiejś bardzo ważnej informacji, ale mamy prawo o to pytać i na pewno jest to pytanie, które powinno zająć odpowiednią ilość czasu urzędników. Konfederacja, wolność i niepodległość.